poprawili, zmienili swoje życie. To jest zamierzenie, które przyświeca, bardzo dydaktyczne temu utworowi Bawi. Natomiast, żeby to osiągnąć, stosuje on, tak mnie się wydaje, radykalną metodę barokową, czyli wstrząśnięcie, zaskoczenie, dokonanie czegoś, co będzie szokiem troszkę poznawczym dla odbiorcy, żeby go z takiego błogostanu egzystencjalnego wyrwać, usunąć, żeby wstrząsnąć. Stąd, wydaje mi się, wybrał taką dziwną formę literacką, która jest, tam jest bardzo króciuteńka sylaba, ona ma kilka, przepraszam, króciuteńki wers, ona ma kilka sylab, co zmusza go do tego, żeby skondensować wypowiedź do granic możliwości, no bo nie ma miejsca na rozwój opisu czy czegokolwiek innego, stąd robi arcydzieła, na przykład łopata, przeplata, wesele, w łezwiele. Albo drugim wierszem. No, rewelacyjne. Sobole, sombole. To jest poezja, która wymuszona była przez taką linijkę, natomiast ona w pierwszym wersie, w pierwszym wersie miała powiedzieć nowożeńcy, przepraszam. Nowożeńcy, uważajcie, pozdychacie wszyscy, za chwilę obudźcie się, łopata, przeplata, wesele, właśnie. A sobole, bogaci ludzie w sobolach ubrani, są bole, bólem są, poddanych, uciskiem chłopa i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to jakby, i proszę zwrócić uwagę, że dążenie było bardzo dydaktyczne, edukacyjne, bardzo, zdecydowanie, natomiast efekt absolutnie piorunujący w postaci nowoczesnych, zupełnie dzisiaj językowych pomysłów na uprawianie literatury. No i czy to jest literackość? Jest, no jak cholera literackość, no bo jest to ułożone w rytmie, w jakimś tam jednak zdecydowanym na jakiś rodzaj, zdecydowany się na jakiś rodzaj rytmu, ma to metafory, ma to zabiegi stylistyczne, językowe i tak dalej, i tak dalej. Jest czy nie literacki? Jest znakomicie literacki. No, mało tego, kiedyś te symbole były mocniejsze. Ale to jechał symbole, tutaj chodzi mi o coś takiego. Jak mówię, to chodzi o sensibiliści, to jest 56 rok, lata 60, tak. Prawda? Pokazują jak gdyby paluchem na to. Trzeba mieć misję. Ona jest bardzo daleka od tego materiału, misja którym się zajmujemy. Misja to się nazywało, robią ta komisja, tej żmudzi. Ale siła działania tej nawet wyobrażonej misji, albo miłości ojczyzny, albo zakochania się w jakiejś marysieńce, obojętne, pcha do przodu i powoduje, że w końcu się zajmujemy literaturą i językiem samym, jak gdyby w sobie. I to wtedy jest siła tej poezji, bo za nią wprawdzie mnie interesuje Baka tylko jako gra języka, ale bez tego zamierzenia w ogóle nie dałoby się przezwyciężyć konwencji i konwenansu. No dobrze, ale czy może być dzisiaj poezja dydaktyczna? Jak jest odbierana dzisiaj poezja dydaktyczna? Czy w ogóle jest miejsce na taki wersji poetę, który ma takie misje? O, ja gdzieś czytałam, przepraszam, tylko teraz jak to znaleźć? To chyba było w czasopiśmie emigracyjnym Pamiętnik Literacki, to trzeba znaleźć, upewnić się. To były wiersze o tym, żeby myć zęby. I to było rzeczywiście traumatyczne, bo przedstawiały jakieś postępy kuchnicy. Postaram się znaleźć, popularyzować te dzieło. Chwilą próbowałem nawiązać właśnie do tej mocy symbolu, to znaczy jak się cofniemy jeszcze dalej na przykład do ludności, takiej zwykłej ludności wiejskiej, to ona miała coś takiego, że tam ziemia była brzemienna, przecież nie można było bić ziemi, bo ziemia była brzemienna. Niebo było niesamowicie tabuizowane. To znaczy było po prostu, bo tam była kwestia takiej świętości, że jak widzieli samoloty, to się wydawało, że ten samolot po prostu zaraz zostanie przez Boga strącony. Mało tego, nie można było pokazywać palcem na słońce, ponieważ rządził światem animatyzm, tak? Czyli to takie w kontekście animatyzmu, postrzeganie świata. Czyli ta poezja, utwory literackie były mocniejsze, te symbole były mocniejsze, one były odbierane dosłownie. Znaczy słowo było odbierane dosłownie. I to nawet ta kwestia mocy symbolu to się odczuwa.
i w latach na przykład, kiedy widzimy secesję, chociażby czy gdzie Antefiksa Akroteriony w architekturze giną momentalnie, już nie mają tego wyrazu, prawda, zmienia się całkowicie to foraż taką lekką, taką trochę taką, nie wiem, już może te symbole już nie są takie dla człowieka ważne i to idzie tak, coraz bardziej nam się te symbole rozmywają, one nie są już tak istotne. I teraz mi się wydaje, że literatura będzie teraz walczyła niebawem z kompletnym po prostu brakiem tabu. Tak mi się wydaje, to jest takie wyzwanie, że to orbis interior, które teraz literaci jakby budują wokół siebie i nie wychodzą poza to, będą mieli taką, tam przyjdzie taka masa krytyczna z boku, która to będzie próbowała zgnieść. Także mam pytanie, czy pan profesor czuje taką właśnie wizję tego świata, gdzie symbol nie jest już tak mocny, gdzie kwestia substratu i katalizatora, które potrzebne były do tworzenia, czyli kwestia tego takiego wyłonienia się z tej przestrzeni, tak, zwyczajnej, takiego zwykłego człowieka. Jak to jest? Gdzie ta ściana? Czy ta ściana? Widziałem, że we Wrocławiu będą kłopoty. Znowu teraz tak, słuchajcie, bo... Z której strony można na to pytanie odpowiedzieć? Jak? Czy to pytanie jest zrozumiałe? Ja rozumiem, że pan mnie pyta o to, co, jak odczuwam zanik symbolu. Tak. Czy odczuwam dokładnie, zanik? Dokładnie. Dokładnie tak. W pewnej perspektywie chyba tak. No, jakby szczerze powiem. Bo to jest komunikacja i relacja. Tak, jako czytelnik poezji, to powiedziałbym tak najbardziej, jak ja to rozumiem, siebie czytającego poezję, to rzadko natykam się w poezji dzisiaj pisanej, czy tej, którą czytam dzisiaj, na próbę wejścia w przestrzeń, czy w przestrzeń symboliczną, czy w przestrzeń dziewania symbolu, raczej jest taki przeze mnie odbierany sposób wycofania się z tego symbolicznej mocy wypowiedzi. Zgadzam się, tak się zastanawiałem też historycznie na to patrząc, że chyba w ogóle jest pewien kryzys, jeżeli chodzi o poezję nie tylko polską, ale jeżeli historycznie popatrzymy na poezję polską, to faktycznie zobaczymy taką sytuację, że po Miłoszu Herbercie, czyli tych poetach, być może ostatnich, którzy, Boże Różewicz też do tej grupy powinien się zaliczyć, którzy jakby świadomie nie mierzyli się z tą kwestią zaniku, czy też w ogóle symboliczności otaczającej nas. Dzięki temu ta poezja polska, która była czytana na świecie, miała znaczenie jakieś większe takie. Mam wrażenie, że była tłumaczona, ludzie chętnie tę poezję poza kulturą polską żyjący czytali w przekładach. Natomiast wydaje mi się, że tutaj dzisiejsza ta poezja powstająca dzisiaj jest nieciekawa w tym względzie, bo staje się jałowa. Jałowa jakby nie daje szansy na to, żeby można było, rzadko daje szansę na to, żeby można było przeżyć coś, jakieś doświadczenie, powiedziałbym, ja nazywam je doświadczeniem egzystencjalnym, czyli otwiera się na byt, na coś, tak? Jakby dotyka mnie. Bardzo rzadko takie wiersze widzę w literaturze współczesnej, w ogóle to nawet nie jestem w stanie chyba wymienić. I to jest smutne i to jest być może to, o czym mówimy, że tak wygląda rzeczywistość poetycka dzisiaj, a może jesteśmy za bardzo pesymistyczni, ja nie wiem, no, bo tego do końca chyba tak łatwo nam, nie tak łatwo to stwierdzić, no, bo być może tej poezji wiele się nie zna, no ja zdaję sobie sprawę, że być może są autorzy, czy te podejmowane próby, które jednak dają szansę czytelnikowi na przeżycie dużego doświadczenia metafizycznego, a nie tylko grę językową, bo ja nie chcę gry językowej, ja chcę czegoś więcej,
A to coś więcej to jest właśnie chyba to, co Pan nazywał ową głębią, czy sensem symbolicznym, czy otwarciem się na symbol. Nie wiem, można to różnie nazywać. No. Kropkę tu bym postawił, jeżeli Pan mi pozwoli. Zadowolony. Udało mi się. Czy są może jakieś pytania jeszcze? Prośby? Mnie się coś wydaje, ale boję się teraz powiedzieć, bo panowie weszli na te głębiny. Jakie głębiny? Proste rzeczy, jak mówimy. Dla mnie literat, poeta obojętny jest zwykłym grafomanem. Poza tym musi być grafomanem. Co za dziwna teza, czy pan powie, nie bardzo rozumie. Siedzi, nie może się powstrzymać przed gryzmoleniem zapisy. Jest jeden genialny grafoman, którego uważam, że trzeba bardzo, bardzo cenić i on przeczy temu. Wie pan doskonale, że ksiądz Baka, zresztą pana wymieniony przez pana, uważany był za przykładowego grafomana literatury polskiej. Tak. Przez lata funkcjonował jako taki wzorzec. Idealny metr. Sensybiliści wyciągnęli go. Tak. Co to są ci sensybiliści? Przepraszam, się pytam, co to są ci sensybiliści? Bo co to za termin jest? Co on kryje za sobą? Taki ruch artystyczny. Aha, wy nie znałeś, przepraszam. Bardzo sumiennie marginalizowany przez tak zwany establishment kulturalny PRL. Ale bardzo ważny ze względu na różne efekty takie, no powiedzmy, awangardowe w swoim czasie. A prawdziwym takim, w sensie, człowiekiem, który nie mógł przestać zapisywać, był XVII-wieczny poeta Wacław Potocki, który był w tym sensie grafomanem, że to złe słowo, co to jest grafoman? Ktoś, kto starał się całe życie uchwycić rzeczywistość za pomocą pisania. Kropka. I robił tego strasznie dużo i faktycznie płodził tych wierszy tysiące, natomiast bardzo duża część tych wierszy jest bardzo dobrą poezją. I to jest fascynujące, trochę potwierdzające tezę, że grafoman to jest ten, kto dużo pisze, ale nie znaczy, że zawsze mu się nie udaje, bo potrafi mu się naprawdę stworzyć dzieła. Ja mówię tylko, że nie można być osiągnąć pewnego poziomu wysokiego nawet, który nie wiadomo kiedy się zjawia i jak przychodzi, nie będąc grafomanem. Trzeba mieć upodobanie do tego gryzmolenia. Ale to jest, to słowo grafoman bym wymienił na miłość, za miłości czernienia papieru i już się dogadamy. No. Będzie. No, to już tutaj ustalmy to pojęcie. Ja też uważam, że to mogą być malarze czy inni. Człowiek, który ma specyficzne uszkodzenie psychiki i musi smarować. Ja już wolę grafomana niż człowieka z uszkodzeniem psychiki. Dobrze, rozumiem, co pan mówi. Absolutnie. Trzeba mieć jakieś uszkodzenie psychiki. Tak jest. Tak jest. No to się zgadzamy. Tak. Ja bym się jeszcze upomniała o tą poezję dzisiaj, bo ja się obawiam, że może powstać takie wrażenie, jak gdyby rzeczywiście cała poezja dzisiaj to była ta bardzo namolnie promowana, kolektywnie tworzona, taka rzeczywiście wpisująca się w konwencję do tego stopnia, że autorów nie odróżnimy. A jednocześnie przecież są ci autorzy, o których młody człowiek powie, tak się dzisiaj nie pisze, no a przecież ten człowiek żyje, wydaje książki, nawet w jakichś uznanych wydawnictwach. Ja myślę, nie wiem, o Annie Piwkowskiej na przykład. Myślę o tym, że jak Zofia Zarembianka pisze o sakrum i sanctum jako uczona, ale jako poetka pisze o umieraniu na raka, to jednak jest to dotknięcie tajemnicy egzystencji, jest jakaś głębia, tylko że oczywiście z poezji Zofii Zarembianki, Anny Piwkowskiej czy Barbary Gruszki-Zych nikt nie robi wydarzenia takiego, że jest festiwal imienia Barbary Gruszki-Zych, schodzą się ludzie, zapełniają sale teatralne całe, przez kilka dni się spotykają i piją wódkę i mają wrażenie, że to jest mainstream, bo coś płynie. Więc jest ta poezja, tylko znacznie mniej rozpropagowana. Mówiłem o swoich lekturach. Ja nie zajmuję się literaturą w poezją współczesną. Mówię, że czytając nie widzę. No, nie znam twórczości Gruszki Zych. Teraz ich będę czytał. Zobaczę, czy pani nas. To post, tak? Ale wiemy, pani z Górnego Śląska, to nie jest. Tak, ona jest z Katowic zresztą.
jeszcze jakieś pytania? Ja się tak zastanawiam, że te wszystkie przeżycia, to wszystko jest tylko taką przesłoną, żeby publiczność nie zauważyła tego, że oddajemy się jakiejś no, nieużytecznej manii po prostu. Więc usprawiedliwiamy się, mówiąc o ojczyźnie, o zakochaniu się właśnie w jakiejś niewieście, albo odwrotnie, o cierpieniu z powodu choroby, a to jest tylko taka przesłona. Tak, no, no nas tak uczono, że literatura ma być auto... Jeśli nie ma pytań, to ja może będę miał prośbę o jakąś interpretację autorską. Ile mam jeszcze czasu? Na zakończenie. Panie Donacie. Otwarcie, tyle pan może. To co? To teraz zaczynamy lekturę od deszczki do deszczki książki. Trujące ciało. Strona pierwsza. Nie, dobrze, przepraszam, sobie nie żartujmy. Dobrze, dwa, trzy wiersze na koniec, bo to trzeba mieć świadomość. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo się rzadko zdarza, nie kokietuję tego typu, w tym kierunku idąca rozmowa na tego typu spotkania, w związku z tym bardzo, bardzo jestem pod dużym wrażeniem, szczerze. Może to od morza do morza, bo mnie się to podoba. Tylko, że strasznie długie. No to jest długie, strzelce, a nie. Dobra, przeczytam wam, zanim Państwo od morza do morza przeczytam. Chciałbym przeczytać wiersz, który jest wiersz, to poemat 11, który od dłuższego czasu na różnych spotkaniach autorskich próbuję czytać. Nie wiem, czy mi się uda, bo on jest w tomiku trzecia część. Jest ostatnią częścią tej książki. I potem przeczytam jeszcze drugi wiersz